Porozmawiamy sobie dzisiaj o pospolitych krzykaczach, do których też się poniekąd zaliczam, typu to już nie to samo, teraz tylko to i to, a wtedy było tamto. Podam również kilka czynników, które kształtują tego typu opinię. Parodiując delikatnie Cukowskiego seniora, zapraszam na ciszę jak ta, klimat nie ten. Witam Was, koni, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski z tej strony. Moi drodzy, moje urojenia. Dokładnie tak, wracamy do epickiego, ludologicznego pitolenia, które tak preferuję, jeśli chodzi o właśnie ten format materiałów. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który bardzo często pojawia się w sytuacji premiery gry, która jest albo duchowym spadkobiercą jakiejś gry kultowej, mega znanej, albo bezpośrednim właśnie sequelem. Dochodzi w takich sytuacjach bardzo często do zjawiska, zazwyczaj pod recenzjami, pod zapowiedziami, czy pod tego typu właśnie materiałami publicystycznymi, właśnie nie tylko. Moi drodzy, klimat nie ten, to już nie to samo, co kiedyś. Marna namiastka, skok na kasę, żerowanie na fanach pierwowzoru i tak dalej, i tak dalej. Jak zanonsował to wstęp, w pewnych sektorach zaliczam się do takich osób, ale pozwoliłem sobie przeanalizować pod kątem socjologicznym i ludologicznym ten temat, z czego mniej więcej wynika taki, a nie inny głos w sprawie, że to już po prostu nie to samo. W tym celu wyodrębniłem dokładnie 5 elementów, 5 okoliczności, które wpływają właśnie na taki, a nie inny osąd, ocenę, kontynuacji, przepraszam, miażdżycieli sprzed lat, jeśli chodzi o różne gatunki. Mam oczywiście świadomość, że jak najbardziej pojawiają się, mają miejsce tak zwane wyjątki od reguły, gdzie chociażby, nie szukając daleko, Pillars of Eternity, Wasteland 2, Under Rail czy Divinity Original Sin są grami, które bardzo umiejętnie przeniosły klimat, nierzadko proponując właśnie nowy, w formie, w opakowaniu doskonale znanym osobom, pamiętającym właśnie gry, których są jawną inspiracją, jawną kontynuacją. Wiecie doskonale, o co chodzi. Takie przykłady można by mnożyć, szczególnie żyjąc w czasach bardzo fajnie prosperującego pixel artu, a także oswojenia nowego pokolenia graczy generalnie z izometrią, z systemem turowym walki chociażby. Ale przejdźmy do meritum, przejdźmy do tych 5 konkretów, o których Wam wspomniałem przed chwilą. 1. Byliśmy kilkanaście lat młodsi. Z wiekiem łączą się sentymentalne powroty w przeszłość. Świadomość posiadania większej ilości wolnego czasu na nieskrępowany gaming. Byliśmy bardziej skupieni, mniej elementów, powiedzmy, sprawiało, że nie potrafiliśmy się skupić. Mieliśmy bardzo dużo czasu i wolnej przestrzeni na to, by w 100% skupić się na danej grze. Jak można krótko podsumować ten podpunkt, moi drodzy? Młode lata, lata bez troski. Początek przygody z grami. Konkretny tytuł mógł rozpocząć, tak? Przygodę ogólnie z branżą elektronicznej rozrywki. Obiekt westchnień, którego kontynuacji nie czujemy już tak jak kiedyś. Ze względu na to, że dany tytuł, tak, w którą kontynuację się bawimy, był pierwszym programem, który sprawił, że zakochaliśmy się w tej branży. Także, kochani, jak widzimy, jest tutaj ogromna moc sentymentu wobec początku smakowania się wspomnianą branżą. Czyli ach, to były czasy i inne podobne syndromy. Trzeci motyw, okoliczności towarzyszące. Moi drodzy, co przez to rozumiem? Zazwyczaj z konkretnymi grami łączą się konkretne wydarzenia z przeszłości, które towarzyszyły nam
podczas zabawy. Mam oczywiście świadomość, że to jest kwestia, ultra subiektywna, osobista, prywatna, dlatego rzadko mówimy o niej na głos, ze względu na to, że niewiele osób to jest w stanie to zrozumieć. Tylko my jesteśmy w stanie to zrozumieć. Podam taki przykład. Kocham tą grę, bo wtedy było to. Bo jak w nią grałem, to był okres taki, wydarzyło się tamto. Nie wiem, dostałem się na studia, tak, no to w tym momencie, powiedzmy, gra jest nośnikiem wspomnień i odbieramy daną grę przez pryzmat tego, co się wydarzyło w międzyczasie ogrywania właśnie tego programu. Czy to jest nasza pierwsza miłość, czy zdany egzamin, zdane prawko, nie wiem, dostanie nowej pracy, pamiętne urodziny, super imprezy. Oczywiście przykładów można by mnożyć. Tak jak mówię, okoliczności towarzyszące i to one wpływają na to, że na przykład w taką grę grało nam się zajebiście. Prosty przykład, Team Hospital, z którego też było sentymentalnie przez gry, otrzymałem od rodziców wersja Big Box, bodajże to było święta Bożego Narodzenia, pojechałem wtedy do dziadka na komputer, oddałem się gamingowi, obok tego, powiedzmy, było przepyszne jedzonko jeszcze świąteczne, czyli mnóstwo takich różnych elementów, wypasiona instrukcja, gra chodziła, świetnie się w nią grało, dodatkowo, nie wiem, jeszcze co się tam w szkole udało, z kumplem poszedłem do kina, myślałem o tej grze, po powrocie z kina grałem w tą grę, wiecie, mnóstwo elementów, okoliczności towarzyszących, które wzmacniają te miłe wspomnienia, których nośnikiem jest właśnie konkretna gra. Postęp, czyli archaizm, umarł. Wiele osób mentalnie nie jest w stanie przerzucić się na nowoczesne rozwiązania, jeśli chodzi o sektor mechaniczny, graficzny, jeśli chodzi o warstwę chociażby audio. Rozwój, modernizacja czegokolwiek zawsze w jakimś stopniu w kole w oko, na przykład jeśli coś zawsze było 2D turowe, tak, izometryczne i nagle jest, nie wiem, real time albo aktywna pauza w pełnym środowisku 3D i tu mogę porównywać Command & Conquery kiedyś, a potem, czy chociażby właśnie Fallouty kiedyś, a potem. Tego typu kwestie, gdzie powiedzmy pewne aspekty jestem w stanie zrozumieć, tak? Na przykład uboższa fabuła, średnio wymagający poziom trudności. Tak, inne kwestie, na przykład te związane z opakowaniem czy mocarnym usieciowieciem grania, nie uważam, by powinny ulec zmianie. Po prostu wychodzę z założenia, że nie powinno się iść nonkonformistycznie pod prąd. Dlaczego? Będziemy się mniej męczyć, będziemy w kontakcie z samą grą się lepiej bawić. Im szybciej sobie zdamy sprawę z tego, że no po prostu no świat idzie naprzód, pewne kwestie siłą rzeczy będą się rozwijały, tym mniej autokwasu nam wpadnie w sytuacji, powiedzmy, kontaktu z jakąś grą, która powiedzmy już nie jest taka jak kiedyś, no bo i czasy się zmieniają, i wymagania się zmieniają, i powiedzmy grupa docelowa się zmienia. Wydaje mi się, że po prostu sami na siebie zakładamy pewną pułapkę skrzywionej percepcji i wychodzę z założenia, że powinniśmy po prostu zrzucić te łańcuchy. Piąty i ostatni aspekt to teraz tworzymy to samo. Już tłumaczę. Moi drodzy, istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, iż wiele współczesnych gier stanie się dla nas, dla nowego pokolenia graczy, które już się uważam narodziło, tym, czym dla nas były gry kultowe z lat 90. Oczywiście pod warunkiem, że reprezentować będą może nie nową jakość, ale przede wszystkim nową markę, bo im więcej sequeli, tak, tych numerków po tytule, tym z jednej strony może dojść do sytuacji, w której twórcy będą umacniać ten negatywny efekt, że to tym bardziej nie jest to co kiedyś, albo w drugą stronę, to zależy od nas samych, będą właśnie w ten sposób utrwalać świadomość, że teraz jest nowe, teraz to tak wygląda i może dojść do sytuacji przyzwyczajenia się i pogodzenia się z danym faktem. Oczywiście kolejne sequele fajnie przypominają, w co się kiedyś grało, tak? Ale nie tylko na prawach, bawiąc się sentymentem starszego pokolenia
graczy, ale też bardzo często prowokują do tego, by sięgnąć po właśnie wcześniejsze odsłony. O tym też swojego czasu był vlog, który dotyczył tego, jaka część, jakiej serii sprowokowała cię, byś sięgnął po pierwszą część, drugą, w zależności jaką następną grałeś, tak? Na tej zasadzie. Także to jest takie fajne zapoznawanie się, jak to kiedyś się rodziło. I to by było na tyle. Kochani, także wymieńcie w komentarzach, do jakiego aspektu wam bliżej. Oczywiście może być wszystkie pięć. Możecie to hybrydować, żaden problem. Kochani, przypomnę, byliśmy kilkanaście lat młodsi. Początek przygody z grami, okoliczności towarzyszące, postęp, czyli archaizm, umarł, ale jak powiedziałem na początku, są pewne wyjątki od reguły, gdzie jednak archaizm może zajebiście się wybronić. Teraz tworzymy to samo. Klimatyczne łączniki pod postacią tego samego efektu dźwiękowego, na przykład wypadającego złota, lutu, wystrzeliwanych strzał, muzyki w tle, fabularnego, na przykład Deckard Cain, lub aranżacyjnego, na przykład Katedra Tristram, co te używane, występujące w pierwowzorze, są fantastycznym puszczeniem oczka w stronę starych retrowiarusów. Jest to jednak pewien symbol, który w pełnej krasie nie powróci nigdy. Pełen oldschool nie powróci, bo się po prostu nie sprzeda. Z kolei oldschoolowe wstawki pokroju opisanych powyżej zawsze przysporzą programowi kilku punktów reputacji. Moi drodzy, pewien klimat, pewna atmosfera nie powróci. Musimy się niestety z tym pogodzić. Mamy nowe propozycje i powinniśmy się na nie otworzyć. Oczywiście sentymentalne podróże w okres początków naszej przygody ze światem gier komputerowych są czymś wspaniałym, są czymś jak najbardziej na miejscu, bo przypominamy, wspominamy, wzdychamy pewne kwestie. Oczywiście super, pod warunkiem, że przez pryzmat przeszłości nie przyćmi nam trzeźwej oceny gier aktualnych, bo często tak bywa, że gra jest naprawdę fajna dla ogromnej ilości osób, która nie kojarzy poprzedniczek, a ocenia produkt tu i teraz, jest zajebista, ale wiele osób, powiedzmy, no, ocenia je przez pryzmat czegoś praktycznie nie do pokonania, tak? Czegoś mega kultowego, od razu odejmując kilka oczek danemu programowi. Uważam, że to nie jest do końca rzetelne gamingowe, growe dziennikarstwo. Recenzowanie wszystkiego miarą gier kultowych, króli klimatu, swojej kategorii absolutnie do niczego, uważam, nie prowadzi. Żyjąc przeszłością, zamykamy się poniekąd jakby na odbiór teraźniejszości. I nie ma co się irytować, smucić, narzekać, bo pewne rzeczy już po prostu nigdy nie powrócą. Trzeba się z tym raz na zawsze, moi drodzy, pogodzić. Tym bardziej, że żyjemy w czasach bardzo fajnych remake'ów, całkiem udanych sequeli. Faktycznie nowych marek mogłoby być więcej. O tym już nieraz mówiłem. Mnie na przykład boli, że jest niewiele gier RTS na budowanie baz. Coraz więcej gier niezależnych indie wychodzi pod tym kątem. Podobnie kiedyś było, teraz już nie, że brakowało mi izometrycznych RPG-ów w systemie turowym. Teraz mamy ich całkiem sporo i to bardzo, bardzo fajnych. Mógłbym się oczywiście odwoływać do symulatorów, gier przygodowych, logicznych itd., itd. Fajnie, że to idzie w tym kierunku, ale absolutnie nic, absolutnie żadna aktualna nowinka nie będzie w stanie zafundować nam tego, co poczuliśmy lata temu w myśl pierwszego kontaktu z jakąś grą. Czy to był Fallout, czy to był Tomb Raider, czy to było Diablo, czy to był StarCraft. Mógłbym wymieniać różne gry, które doczekały się swoich, powiedzmy, sequeli, ale cały czas przez pryzmat je oceniamy dosyć negatywnie. Właśnie przez pryzmat tych gier kultowych, których klimat nie powróci ze względu na to, że w 80% to była kwestia jak najbardziej osobista, dotycząca każdego nas indywidualnie. Moi drodzy, zapraszam serdecznie do dyskusji. Jestem ciekaw, jakie wy macie podejście do tematu. Uważam, że motyw przewodni dzisiejszego
materiału, jest jak najbardziej na czasie i jeszcze będzie bardzo długo aktualny. Być może ponadczasowy. Cholera wie, zobaczymy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Hejos!